Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 23 w wersetach od 50 do 56? Mąż o imieniu Józef, który był członkiem rady, człowiek dobry i sprawiedliwy z Arymatei, miasta Judei, który też sam oczekiwał Królestwa Bożego, który nie głosował za postanowieniem rady i ich czynem, ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Zdjął je, obwinął w prześcieradło i złożył je w grobowcu wykutym w skale, w którym jeszcze nikt nigdy nie był położony. Był to dzień przygotowania i nastawał dzień odpoczynku. Poszły za nim też kobiety, które razem z nim przyszły z Galilei, oglądając grobowiec i jak było położone jego ciało. Gdy wróciły, przygotowały wonności i pachnidła, a według polecenia w dzień odpoczynku zaniechały tego. Teraz ujawnia się ukryty uczeń Pana, bogaty Józef z Arymatii. Bóg przygotowywał go w ciszy do wykonania swojej przysługi. Józef nie zgadzał się z decyzją rady, synedrium. Jego postawa sprawiła, że mogły się wypełnić słowa z Księgi Izajasza, 53 rozdziału, 9 wersetu. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem. Wstawienie się za Panem i wystąpienie przeciwko jego przeciwnikom często wydaje się sprawą beznadziejną, nie rokującą powodzenia. Ale czy to straszne posiedzenie rady, w którym Józef brał udział, nie było testem przed późniejszą służbą? Bóg także i dzisiaj, na uboczu, często w niełatwych sytuacjach, przygotowuje swoje sługi. W grobie Józefa nikt jeszcze nie został pochowany. Jak cudownie Bóg czuwał nad tym, by jego słowo wypełniło się do końca. I mamy tutaj odnośnik do 6 psalmu, 10 wersetu. Wysłuchał Pan błaganie moje, przyjął Pan modlitwę moją. Chociaż święte ciało Pana musiało przejść przez śmierć, nie mogło być dotknięte procesem skażenia lub rozkładu. Grób, w którym złożone było ciało grzesznego człowieka, nie mógł wchodzić w rachubę jako grób dla Pana. Wraz ze śmiercią Pana Jezusa w historii świata i wieczności zakończył się jeden z najważniejszych okresów. Na krzyżu zakończył się okres wypróbowania człowieka w jego upadłej naturze. Nic więcej ponad to, co uczynił Bóg z człowiekiem, nie można już było uczynić. Dowiedziona została ogromna grzeszność człowieka. Jego przypadek był beznadziejny. Nowy związek z Bogiem możliwy jest tylko na mocy śmierci i zmartwychwstania Syna Boga żywego.